Pokój dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Odcinek na temat tego, gdzie chrześcijanin powinien mieć swoje źródło, z którego powinien pić swoją wiedzę, swoją miłość i skąd czerpać siłę do radzenia sobie z różnymi problemami życia. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Kiedy Pan Jezus został zaproszony do Kany Galilejskiej na wesele, była tam również matka Pana Jezusa i byli Jego uczniowie. Maria zorientowała się, że coś jest nie tak, że potrzebują pomocy, że zabrakło im po prostu wina. Maria powiedziała takie sławetne słowa, jedne z najpiękniejszych słów, jakie powiedziała, które nosi Ewangelia. Mianowicie powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie. Zróbcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie. Nawet gdyby to miało brzmieć niedorzecznie, albo miałoby być jakimś takim pomysłem, którego byście nie rozumieli. Po prostu warto mu zaufać. Kiedy Pan Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, poszli na wysoką górę, na górę Tabor i tam przemienił się wobec nich. I wtedy Piotr, Jan i Jakub zobaczyli Jezusa w obecności Mojżesza i Eliasza w Jego towarzystwie. I wtedy Piotr miał taki pomysł, ale był to tylko jego pomysł. Pomyślał sobie, Jezus jest tak ważny nawet jak Mojżesz, albo tak potężny jak prorok Eliasz, więc postawimy tutaj trzy namioty. Jeden dla Jezusa, dla Mojżesza i dla Eliasza, żeby powiedzieć, że Jezus jest wśród tych najwybitniejszych. Ale z nieba odezwał się głos Ojca, który powiedział: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Jego słuchajcie, nie swoich pomysłów, ale Jego słuchajcie. Te dwa wydarzenia z Ewangelii, jedno z Kany Galilejskiej i drugie z Góry Tabor, uświadamiają nam, że powinniśmy pytać się Pana, co On o tym sądzi. W ostatnim czasie zauważyłem na portalach społecznościowych i również w rozmowie z ludźmi, że wielu z nich szuka możliwości zinterpretowania tych wydarzeń, które mają miejsce teraz lub tego, co będzie w przyszłości, szukając wiedzy u jasnowidzów, powiedziałbym u ciemnowidzów, bo raczej przedstawiają jakieś takie katastroficzne wizje. Niektórzy też powołują się na różne objawienia maryjne, że Maryja miała przyjść i powiedzieć, co będzie w przyszłości. Kochani, nie jestem w stanie powiedzieć, co jest prawdą, a co jest nie. Oczywiście opieram się na tym, co Kościół uznaje jako objawienia prawdziwe. Nie do mnie należy interpretacja czy ocena tego wszystkiego. Podchodzę z respektem, ale również z rezerwą. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą już, że bardzo często w myśli świętego Franciszka, tak jak on to robił, otwieram Pismo Święte, wcześniej modlę się do Ducha Świętego i proszę, żeby Pan objawił mi i dał odpowiedź na często nurtujące mnie pytania. Ale postanowiłem spytać Pana, co On o tym sądzi, bo On jest źródłem, u Niego jest z pierwszej ręki po prostu uzyskujemy te informacje. I otrzymałem taki fragment: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: to ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi i nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki. W kolejnej części tego fragmentu Jezus mówi o tych różnych zjawiskach, które będą się zdarzały, ale również mówi o tym, że kiedy przyjdzie Pan Jezus, to jaka powinna być nasza postawa. Te słowa dla mnie są ogromną pociechą. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Słuchajcie, Pan Bóg pociesza. Wiem, że może być różnie. Wiem, że mogą spaść na nas różne doświadczenia życiowe. Ale to, do czego Pan Bóg nas zaprasza, to do ufności. Że kiedy On przyjdzie, to będzie jeden z najszczęśliwszych dni w naszym życiu. Kiedy będziemy mogli razem z Nim się spotkać i przytulić się do serducha tak mocno, mocno, mocno. I życzę wam tego wszystkiego, żebyście nie ulegali tym różnym jasnowidzom czy ciemnowidzom, jak to mówię, ale byście starali się zaufać Panu. To, o czym powiedziała Maryja, ona jest niesamowita. Kocham Maryję jak nie wiem.
Maria mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie. Pamiętam, że kiedy przeczytałem ten fragment w refektarzu podczas posiłku moim braciom i podzieliłem się tym moim odkryciem, a wcześniej wieczorem rozmawialiśmy na temat różnych niepokojących proroctw, to kiedy przeczytałem ten fragment dający taki ogromny optymizm, podnieście głowy i nabierzcie ducha, zbliża się wasze odkupienie, to jeden z braci nie wytrzymał i powiedział: amen! Bardzo mi się to podobało, tak spontanicznie powiedział dokładnie to, co ja myślę. Oczywiście, kochani, możemy słuchać tych wszystkich różnych wydarzeń, wiadomości, tego wszystkiego, co przynoszą fakty, suche fakty. Natomiast jeśli chodzi o interpretację tego wszystkiego, to niech interpretacją do naszego życia będzie Słowo Boże. Niech to będzie źródło naszej interpretacji, punktem odniesienia. Nie jakieś wróżby, nie jakieś objawienia, proroctwa, ale to objawienie, które Pan Bóg nam dał w swoim Słowie. Dziękuję, Maryjo, że wskazałaś na Pana Jezusa, jako na źródło tego wszystkiego. Dziękuję Ci, Matko Boża, dziękuję Ci, Maryjo, za to, że Ty wskazujesz na Jezusa i mówisz: zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie. Nie słuchajcie innych, słuchajcie mojego Syna. To jest piękne. Dzięki Ci, Maryjo. Jeszcze jedna rzecz, o której chcę powiedzieć. Myślę, że zły duch chce też wykorzystać tę sytuację i ten strach, który często w nas się rodzi i często chce nas skłócić. Pamiętam taką sytuację, kiedy episkopat poprosił, usilnie poprosił, nie nakazał, ale usilnie poprosił, żeby udzielać Komunię Świętą na rękę ze względu na zachowanie środków bezpieczeństwa. I wielu się burzyło, uważając, że jest to jakaś profanacja. Oczywiście jest to ogromne niezrozumienie tego. Przecież do IX wieku nasi bracia i święty Augustyn, na którego wszyscy się powołują, i wielu różnych świętych, święty Piotr, i święty Paweł, święty Jan, wszyscy apostołowie przyjmowali Komunię Świętą na rękę. Czy jest to miejsce godne? No nie jest godne, nic nie jest godne, a jeszcze bardziej niezgodny chyba nasz język, żebyśmy przyjmowali na język Komunię Świętą. I kochani, i pamiętam, że niektórzy sobie myślą: a my przyjmujemy Komunię Świętą do ust i na klęcząco, my jesteśmy ci lepsi. A niektórzy myślą sobie: a my jesteśmy ci lepsi, bo my słuchamy episkopatu. Słuchajcie, szatanowi o to chodzi, żeby nas skłócić, żeby nas podzielić, żebyśmy nie tworzyli jedności. A my właśnie teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, powinniśmy tworzyć jedność i wspierać siebie nawzajem modlitwą i być razem. Więc Pan Bóg kocha wszystkich tych, którzy do ust przyjmują na klęczące, i tych, którzy przyjmują na rękę. Kocha nas, więc my też kochajmy się nawzajem. Wczoraj rozmawiałem z jednym proboszczem, który ze łzami słyszałem to jego wzruszenie, bo nie widziałem go w słuchawce. Mówi: Piotrze, wiesz co, jedna pani tak mnie po prostu zbrukała, tak po prostu mnie poniżyła, mówiąc, że jest, posądzając mnie o odstępstwo od wiary, że udzielam Komunii Świętej na rękę, że jestem w ogóle jakimś antychrystem i tak dalej. Mówi: jak ta kobieta mogła? Zraniła moje serce, przecież ja szukam tego, co jest wielką chwałą Bożą. I ten proboszcz rzeczywiście, muszę to przyznać, jest bardzo aktywny, dużo dobra, naprawdę ludziom pomaga, pomaga ludziom i oddaje cześć Panu Bogu. I ktoś w taki sposób go poniżył. Myślę, że szatan się bardzo z tego cieszy, bardzo się z tego cieszy, że my występujemy przeciwko sobie, że jesteśmy nieposłuszni hierarchii. Jeśli nie będziemy posłuszni hierarchii, to będzie anarchia, a Pan Jezus tego nie chce. Wczoraj też, kochani, na Facebooku znalazłem taki opis z bardzo wulgarnymi różnymi ocenami. Było zdjęcie z jednego z sanktuariów z Polski, mówiąc, że tam odbyła się droga krzyżowa i ludzie prawie jeden na drugim byli. I wtedy podpisy różne: to barany, to ciemnogród i tak dalej. Bardzo wulgarne słowa. I postanowiłem to sprawdzić. Sprawdziłem i oceniłem, że to zdjęcie było zrobione kiedy indziej, że tak naprawdę na stronie parafii tego sanktuarium jest nawoływanie do bardzo skrupulatnego zachowania tego, do czego nas zachęcają ci, którzy odpowiadają za nas, czyli 5 osób i nie więcej. I oczywiście napisałem swój komentarz, a ta pani, która to niby udostępniła, mówi: nie wiem, skąd to się wzięło. Ja tak naprawdę tego nie umieszczałam. Ktoś wkradł się na moje konto i umieścił to w moim imieniu. I zobaczcie, szatan stara się nas jak najbardziej podzielić. To nie jest dobre, to jest bardzo złe. Święty Franciszek udowodnił,
że reformować Kościół należy od siebie, nie krytykując kogokolwiek innego. I nawet, już kiedyś mówiłem wam, Marcin Luther powiedział, że gdyby więcej było takich Franciszków z Asyżu, to Kościół nie musiałby się dzielić i tworzyłby, trwałby nadal w jedności, gdybyśmy chcieli rozpocząć reformę Kościoła właśnie od siebie. Kochani, na zakończenie tego rozważania chciałbym udzielić wam Bożego błogosławieństwa. Wiem o tym, że błogosławieństwo Boże przechodzi na odległość i również w różnym czasie. Ilekroć będziecie słuchali tych odcinków, to za każdym razem Pan Bóg będzie błogosławił. Więc teraz proszę was, otwórzcie swoje serca na Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w jedności Chrystusa. Amen.